OK, mamy czas kina przygodowego obecnie. Dopiero co mówiłem nawet dzisiaj o Indiana Jonesie w retro-recenzjach, wcześniej o Raiders, dzisiaj o Świątyni Zagłady. Polecam retro-recenzję i jest to bardzo przyjemny powrót do starego, dobrego kina przygodowego. A tymczasem mamy polskiego Indiana Jonesa -e na Netflixie. Teraz pytanie: czy jaki kraj taki Indiana Jones się sprawdzi? <grym> Miałem to powiedzieć, zachować powagę i intro Pan Samochodzik i Templariusze To najnowsza adaptacja książki o tym samym tytule Tym razem w reżyserii pana Antoniego Nykowskiego Który opowiada nam historię Poszukiwacza skarbów Granego przez Mateusza Janickiego Pana Tomasza Samochodzika Nie czytałem tych książek? Yy, nie oglądałem poprzednich wersji, przynajmniej nie, nie mam tego w świadomości. Wiecie, może leciało w telewizji za dzieciaka, nie wiem, ale nie, po prostu nic o tym nie wiedziałem. Więc zanim przejdę do konkretów, powiem tylko, że tytuł Pan Samochodzik. <ścoughs> Szczególnie jak mówimy polski Indiana Jones. Mm, jakby to ująć, jak w tym filmie on w pewnym momencie mówi do tej jakiejś swojej kobiczki przełożonej, niech pani do mnie już nie mówi, panie Tomaszu, tylko jestem Pan Samochodzik. Ja sam do swojego telewizora mówiłem: Przestań, stopy, przestań. No, kojarzy się trochę jak ten z Chłopaki Nie płaczą, zaprosił muchę pierwszego dnia bycia prostytutką i, i opowiadał jej o kapitanie żbiku. Dobra, w każdym razie, abstrahując <grywania> od nazwy, i no, ja rozumiem, to była jakaś historia przygodowa dla dzieci i tak dalej. No, dobra, okej, okay. chociaż brzmi to absurdalnie. No, wybaczcie, no, pan samochodzik, no, i, i jest ten facet około 40 nie. Powiem tak, oczywiście, jak Polacy biorą się za jakieś kino gatunkowe, i właśnie na no, ten polski Indiana Jones to jest nic innego jak to, że jest jakieś kino zahaczające o przygodę, o poszukiwanie czegoś, gdzie będą sceny akcji, gdzie będzie to, tamto, to. Sram, to ja się jaram i boję jednocześnie, myślę, że wszyscy znacie te to jest trochę jak mecz polskiej reprezentacji w piłkę nożną, niby człowiek się łudzi, czeka jara, wiecie, u może ten a potem przychodzi Andora i wiecie jak się kończy i mniej więcej też tak było z tym filmem, to znaczy no tak, no jest to jaki kraj taki Indiana Jones szczególnie, że jestem na świeżo, mam nadzieję, że wy ze mną w retro recenzjach przy... omawialiśmy Raiders i Temple of Doom i no, ja już mówiłem to wielokrotnie ale jak tak świetnie wyryżysz i napisane filmy z hmm, pod ręki Spielberga się klasyki recenzuje, to z nich się destyluje to, jak powinno wyglądać tego typu kino, albo przynajmniej jak, co jest, dlaczego takie kino jest dobre, co sprawia, że jest dobre, jak budowani są bohaterowie, jakie jak są zabawy tonalne, jak wyglądają setpisy, reżyseria, scen akcji, łączenie humoru z tym stram tym No niestety, w tym filmie tutaj wszystko to, co dosłownie dzisiaj rano mówiłem w recenzji Temple of Doom, to tego. Nie ma. Także zacznę od plusów po pierwsze, pan Mateusz Janicki wygląda w tym filmie bardzo dobrze. Uważam, że casting do głównej roli, nie że znałem, jakby nie miałem żadnego wyobrażenia tej postaci, nie znając jej, ale jako ten taki właśnie jestem przed 4, około 40 pan przystojny poszukiwacz z charyzmą, jak najbardziej on w tym filmie oddaje mniej więcej to samo co Harrison Ford. Jak porównamy plakat do plakatu. Nie mówię tu o budowaniu bohatera, bo ono jest tragiczne. Chodzi mi o tak, wiecie, stricte jako casting, świetny wybór. Cały film myślałem kogo przypomina i w końcu zrozumiałem. Oczywiście Chris Evans w roli kapitana Ameryki, powiedzmy, jakby mu trochę boko brody dorobić, to coś, coś gdzieś tutaj mój umysł błądził. Także jest przystojny, charyzmatyczny z wyglądu i taki, że okej, okay, ja wierzę, że to jest ten nasz action man. Wygląda jak ktoś wyjęty z hollywoodzkiego filmu, więc dla mnie ej, jest okej. Okay. Druga sprawa, zdjęcia. Muszę powiedzieć, że re realizacyjnie jakby już abstrahując od tego, gdzie mieli lokację, czy ten, generalnie wszystko ładnie, dynamicznie oświetlone. Zdjęcia poza tym jednym elementem jakiegoś... Mm, Non stop nadużywanym w polskim kinie jakiegoś takiego winietowania naokoło ekranu, że. Ja nie wiem, czy to jest kwestia obiektywów czy postprodukcji, ale coś takiego robią, że ekran jest rozmyty po bokach i tego środek jest. W pełni, wiecie, ostry. Jest, to jest jakaś tendencja w polskim kinie, a ja to przy polskim kinie ciągle powtarzam, szczególnie przy polskim kinie historycznym. Ja nie wiem, czy znaczy takim wiecie kostiumowym, że coś tam się działo w gierku, to mówiłem. Nie, nie wiem nie wiem, o co chodzi. Czy to jest ma być oddać pokę, czy tak trochę rozmyte i tylko ten, czy po prostu boją się, że tam gdzieś coś w to jest niedopracowane. Nie jestem fanem, po prostu. Zresztą ja nawet przy tak wybitnie nakręconym technicznie filmie jak Batman na to narzekałem, chociaż przy Batmanie, tym zeszłorocznym z Pattinsonem, miało to zdecydowanie większy sens ze względu na taki i jakby izolacjonizm tej postaci i to, że wiecie on świata nie widzi poza swoją misją i to, że wszystko jest rozmyte naokoło ma sens w kontekście tego bohatera i jego wizji, patrzenia na świat i tak dalej, nie? Tutaj to nie ma sensu w filmach typu Indiana Jones, raczej byśmy chcieli właśnie widzieć, wiecie, całą świątynię zagłady, całe miejsce, gdzie tam coś świeci, jakieś gdzie muszą znaleźć skarby. Także no nie za bardzo to ma tu sens dla mnie, ale Nieważne. Poza tym uważam, że film zdjęciowo jest naprawdę solidny, realizacyjnie. Dialogi wszystkie słyszałem, to co zawsze się w kinie narzeka, nie wiem, no nie miałem z tym problemu. Ech, nawet powiem szczerze, niestety je słyszałem, bo tu mogę przejść do minusów. Ja no dobra, jeszcze z plusów powiem, że reżyseria. Pana Nykowskiego, który z tego co widzę jest debiutantem, jeśli chodzi o duży ekran. Ma jakieś tam, widziałem seriale, krótki film, jakieś teledyski nakręcone, zresztą na filmowie takie informacje są, ale to jest jego pierwszy pełnometrażowy film. Uważam, że poradził sobie nieźle, że to co ten scenariusz dostarcza, nie, to, to nie jest Spielberg, hej, no dobra, of course, ale uważam, że sekwencje, wiele pomysłów na to jak operuje kamerą w danych momentach, były wyjęte prosto z jakiegoś niezłego, średniego, hollywoodzkiego filmu. Ja bym sobie wyobrażał jakiś tam ostatnie lata, nie wiem, Jumanji, gdzie był dużo większy budżet, z Dwaynem Dorokiem, Johnsonem. Reżyseria uważam, że była nie gorsza tutaj, jeśli chodzi o scenę akcji, nawet jak się bili, czy coś. Także ta, tak ogólnie jest to wszystko poprawne technicznie. Wchodzi tutaj ale. Ale scenariuszowe i też trochę ale reżyserskie, bo jednak to, że coś jest poprawne, to, że to było ok, to, że widziałem, że tam jest nieźle zmontowana scena, jak uderzył, jak, to nie znaczy, że wybrzmiewa sens tego filmu ton jaki ta historia powinna uzyskać i ten film jest absolutnie płytko, nudno, nieangażująco, po prostu niepotrzebny. I to jest właśnie ten ink do yanga jakim był Indiana Jones, gdzie mieliśmy, jak już mówiłem w tych retro recenzjach, bohatera, którego od początku lubimy i jedynka i dwójka Indiana Jonesa zupełnie inaczej go portretuje, w dwójce Spielberg zabawił się w tego Jamesa Bonda Jamesa Bonda bardzo szemranego, który tam natychmiast bierze zakładnika i tak dalej, ma wątpliwą moralność, ale gdzieś tam jego dobre serduszko wygrywa w trakcie filmu i to, i w pierwszym filmie jest on ukazany bardziej jako taki jak jakiegoś filmu noir, wychodzi z cienia tajemniczy i tak dalej. W jednym i drugim przypadku, w którą stronę byśmy nie poszli? Budowany jest bohater, z którego z przyjemnością się śledzi, chce poznać, jest porywczy, jest taki, że po prostu chce znać tego człowieka i nawet jeśli ma jakieś złe strony, ma też dobre, wydaje się być ciekawym bohaterem do śledzenia. Ten tutaj. Nie wydaje się ciekawym bohaterem. Mało tego, nikt w tym filmie, to jest takie, to jest plaga polskiego kina. Uważam, że ten film mógłby być kolejnym filmem, żeby w szkołach filmowych, gdzie się uczy scenarzystów, nie wiem, jakiś jakichś kursach scenarzystów, po prostu wziąć, kazać im przeanalizować, co tu nie działa, dlaczego, bo mogę się założyć, że wy tak samo w 90% jak ja, dlaczego widz po 40 minucie tego filmu po prostu ma to w dupie. Nie mam w dupie ten skarb, oni tu szukają jakiegoś skarbu, templariuszy, jak tytuł sugeruje. Mam w dupie tych bohaterów, mam w dupie to są jest trójka dzieciaków, wątek dzieciaków. Który gdzieś w połowie filmu się przecina i wszyscy się tam łączą w jednym miejscu. Przez pierwsze 40 minut filmu jest zrzucany na zasadzie mamy jakieś sceny z tym głównym Indiana Jonesem, po czym nagle oni są na obozie harcerskim. W zupełnie niezwiązany sposób. Gadają o skarbach, interesuje ich to i słuchają w radio o tym, co tam się dzieje gdzieś nie. Ale jakby na jakiejś zasadzie te wątki są połączone, czemu ja oglądam jakieś dwa zupełnie niezależne miejsca, ci mnie nie interesują, te mnie nie interesuje. Jakich losy się łączą, to nie interesuje mnie ich relacja, nie interesuje mnie, gdzie oni zmierzają. Ja gdzieś od połowy filmu oglądam to. Tylko po to, żeby tutaj móc włączyć kamerę i, i po prostu powiedzieć wam, jakby wiecie, co o tym myślę, ale szczerze, wyłączyłbym film po 40 minucie. Nawet jednego słowa inaczej bym w tej recenzji nie powiedział. Poza tym, że musiałbym dopowiedzieć, że obejrzałem tylko tyle, tylko wkurza to ludzi. O obejrzałem całe. Przysięgam, niestety, straciłem czas. Nic mi ta kolejna godzina filmu nie zmieniła. Nie, <noise> może ze dwa śmieszne teksty, takie, że, znaczy, wiecie, śmianie się nie z filmem, tylko z filmu. Ale no niestety, no, prawda jest taka, że ten film do 40 minut wiedziałem wszystko, co musiałem o nim wiedzieć. Nieinteresująca mnie historia z nieinteresującymi bohaterami, nie najgorzej technicznie nakręcona. No, to, tylko, że to jest właśnie serce takich filmów, szczególnie przygodowych, nie? Że, że jesteśmy wkręceni w bohatera w akcji. Tutaj jest zero napięcia w scenach akcji. Zero tego elementu, żebyśmy kibisowali bohaterowi, ponieważ on jest po prostu nudny. Ludziarzem. Nie ma nic w nim ciekawego. Ja tego bohatera nie lubiłem od początku filmu. Polscy scenarzyści nie potrafią pisać ludzi. Nie potrafią pisać bohaterów. Trójka dzieci dodatkowo jest fatalna. Ja nie chcę ciśnąć po polskich aktorach dziecięcych, wiecie, jak recenzuję zagraniczne filmy, to ja wiem, że nikt tego nie obejrzy tam. <laughs> ale jeśli chodzi o polskie, polskie dzieciaki, no nie mogą wejść na YouTube, więc będę miły, to nie jest ich wina zresztą, ale dzieciaki są w tym filmie takim po prostu książkowym przykładem. Dzieciaków irytujących w filmie, gdzie słabo grają, mają fatalne teksty. Scena, gdy wpadają na drodze na tą dziennikarkę, dla tych, co oglądali, mówię, i, i pierwsze, pierwsza taka interakcja, gdzie łączą z nią siły. Fatalnie zagrana, cringe'owo napisana, po prostu aż miałem ciarki, jak to oglądałem. Mówi, I te... Fatalnie napisane i fatalnie zagrane, po prostu. Ugh! Ale i tak większym problemem jest ten główny bohater, bo naprawdę nie ma. jakby Jest pierwsza otwierająca scena akcji, która ma wprowadzić ten świat. Ja w pewnym momencie nie wiedziałem, komu jaki bicuje, co oni chcą osiągnąć, dlaczego ja w ogóle, dlaczego go oglądam, nie ma w tym nic dwa ciekawego. I to jest, to jest ten problem, że właśnie Indiana Jones potrafi powolnym wyjściem z cienia i tajemniczym spojrzeniem zaintrygować już na najbliższe półtorej godziny. A tutaj, tutaj po prostu nasz główny bohater chodzi, jest z rzędą i tam ta dziennikarka chce jakiś wywiad z nim, a on jest dla niej niemiły. Ja mówię, ja go nie lubię, tego chłopa nie lubię, dwudziesta ta filmu, a ja po prostu nie wiem, życzę mu śmierci, w dupie go mam. Nie no śmieje się, nie? A dzieciaki na obozie harcerskim rzucają sztampowe teksty o tym, jak i, jakimi są nerdami. Tej dziewczynce z tej trójki wrzucili cały, przez cały film przewijający się w wątek, że jest feministką, i przy każdej możliwej okazji rzuca jakiś tekst. Wiecie, taki. No to to po prostu jak z najgorszej komedii dzisiejszych czasów, gdzie tam yy, któraś z tych feministycznych. Yy, no, stand-uperek, czy tam tych innych, co grają zawsze w komediowych rolach, po prostu rzuca takie głupie teksty, jakieś eee, Ghostbusters to, to 2016, takie, eee, to nie działa, ciągniecie to przez cały film. Ech. Zresztą, wiecie co, nawet sobie myślałem, że było kilka momentów, gdzie były zalążki sprytu, jest taka scena akcji, na początku w jednym mieszkaniu, gdzie nasz bohater się z kimś tam bije i generalnie demolują pokój i używają przedmiotów, że tam, nie wiem, rozbija mu na głowie, wiecie, wazon, takie tam. I ze dwa razy w trakcie tej sceny, ten bohater tam się przewraca na biurko i patrzy... O... Już nie pamiętam, ale... O, antyczna waza taka! Chbum Przewraca się znowu i tam... O! Jakiś tam cenny... Celna popielniczka! boom, Po czym tam za trzecim razem się przewraca i patrzy i tak... O! A to jest podróbka i wali go w łeb, no nie? I taki, w zasadzie, idealnie, i wali go w łeb. I to, jak teraz, wiecie, mówię to nieśmiesznie, ale w tym filmie to było jeszcze nieśmieszniejsze. Ja to tak myślałem, okej, okay, jakby to lepiej wyreżyserować, żeby każdy z tych momentów miał taki moment jakiś, żeby to wybrzmiało, że na przykład on tak, pff, oj, tego nie będę używał, nie? po Potem tego nie, po czym to, ha, Jakoś, nie wiem, brakuje duszy, reżyserskiej temu filmowi, żeby wybrzmiały w nim motywy, motywy humorystyczne, motywy podróżnicze, motywy jakieś takie, no nie wiem, jakiekolwiek kurwa, po prostu ci ludzie odgrywają te role, a już najśmieszniejszy tutaj czarny charakter, Jacek Bellergo gra, pana Adios, który, <laughs> on jest po prostu wyjęty ja nie wiem, jak z jakiegoś amerykańskiego filmu, taka hipercharakterystyczna postać, on jest tu kowbojem, który tajemniczo wygląda, ma długie włosy, jakiś ten i tam i mówi Adios. Jakby w, w innym filmie, okej, okay, jest to. Ja nie wiem, co oni mam powiedzieć. No to było, to było. To było żałosne po prostu. Ja, 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 ja nawet nie wiem. No, no, w jakimś tam Indianie, John się wyobraź. Szczególnie w Ameryce, żeby jakiś cowboy był. Tyś się rozumiem, ale on tutaj w ogóle. Co, co to w ogóle było? I na jakiej zasadzie ja w ogóle miałem. Ja nie wiem, nie czułem ani strachu, ani napięcia, ani nic po prostu, bo zastanawiam się, z czego w tym filmie w ogóle miało wynikać moje zainteresowanie ewentualne. Czy im się uda, czy, czy nie wiem, czy, czy znajdą jakiś artefakt Templariuszy, co mnie to kurwa obchodzi, nie? I właśnie o to chodzi, że tego typu filmy przygodowe budują na bieżąco sceny, napięcie, żebyśmy czuli yy, cokolwiek, a tutaj nie ma nic po prostu w tym filmie. Odgrywają się scenki takie... Nie, no powiem wam, że... Jest mi smutno, jest mi po prostu smutno. Ten film dostaje ode mnie cztery. Realizacyjnie nie najgorszy, tak, można było zrobić gorzej, ale to jest po prostu kolejny film pod tytułem, to było absolutnie niepotrzebne i nieudane. I klucz jest w bohaterach. Ja to powtarzam tysiąc razy. Filmy typu Killer, Chłopaki nie płaczą, jakiekolwiek polskie tam wchodzące w komedię, mówię specjalnie. One nie, działają nie tylko dlatego, że tam jest jakaś, nie wiadomo jaka reżyseria, chociaż jest dobra. Ale dlatego, że ci bohaterowie, ten, ten co ja powiem wam, ryba, komisarz ryba, ten wściekły ciągle na killera zacietrzewiony, który ten i, i strzela, i trafia przechodnia, jest, jest po prostu tak śmieszny na różne strony, chce się gościa. Wąski, nie, wąski z siarą, ten. Mogę wam wymienić tych bohaterów i od razu na pewno mordy wam się cieszą przed telefonem na zasadzie, <laughs> fajnie było w killerze, jak siara chciał tego kurwiszona z telewizji zabijać, a killer różne pijany i coś mówił, a, a Lipski jest, wiecie, Lipski jest, on jest ok. My tu tutaj mamy Cash, bo Lipski jest, wiecie, garnitur on jest gangster. Rozumiecie? Jakieś, jakieś charakterystyka tych bohaterów, którzy są na jakiś sposób nawet durny, śmieszni, czy ciekawi, czy jakoś chce się im kibicować. Nie wiem, no... A tutaj, no pustka. Ja, ja mówię o tym castingu dobrym, że chłop wygląda jako figurka akcji dobrze, że przystojny aktor i tak dalej, nie? Że stroje nawet były może nie najgorsze, ale... Pani mnie nie nazywa Tomek, tylko dzisiaj jestem Pan Samochodzik. I wychodzi do tego soundtracku, którego kilka pierwszych nut brzmi jak kopia um, Jamesa Bonda. Yy, muzyka jest taka, wiecie, pasująca do tego filmu, ale strasznie monotonnie... Prosta, bym powiedział. Znaczy, no, niestety tego typu filmy jednak zyskują, jak, jak John Williams stoi. Wie... <grywa> no dobra, no wiadomo, no nie mamy Johna Williamsa, żeby taki film zrobić. E... Ale, no, no, nie trochę czuć tandetność, moim zdaniem, z tej muzyki, gdzie ona jest, jest okej, okay, jest, jest tak, wiecie, no, jest przygodowy utwór, który leci, jak on wychodzi, ale nie ma tej ambicji stojącej za, za muzyką typu Indiana Jones, nie? Czekam na wasze opinie, moi drodzy, kto oglądał, co sądzicie i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach. <grywa>